Heroły Bryniantów Lipiński, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w League of Legends. Dzisiaj jesteśmy Varusem, korzystając z tego, że jest w rotacji, chętnie nim sobie zagram. I zobaczycie, jak się nim gra na solobocie, ponieważ jesteśmy sobie na łeście. I Fizz for the win, który wbił się na mida. I Mordekaiser, edge numero uno, który też się wbił na mida. Więc wojna, wielka wojna o mida, a ja sobie idę na solobota. Jako, że będę na solobocie, więc będę miał przewalone. Zacznę sobie z większą ilością HP podków. Someone wanna top, then I go bot. I think I have to. Dobra, czyli ja jestem z Renektonem supportem. No. On zaczął, ale zaczął z Wardem. Zaczął z Wardem. Mordekaiser, no dobra, to ja muszę iść na tego topa obrażony. Jeszcze na... Mordekaiser. Dawno się nie widziało Mordekaiserów na solotopie, nie? Teraz zazwyczaj się nim chodzi na mida, ale to ze względu na to, że strasznie pushuje. Łatwo go zgankować. Plus jest taki, że na midzie może sobie farmić. On po prostu sfarmia sobie mida w sekundę. Idzie sobie tutaj. Idzie sobie tutaj, idzie sobie tutaj, idzie sobie tutaj, nie? Robi sobie po prostu jakieś kampy małe. Mordekaiser obrażony na świat, nawet nie płynie blue buffa. Oh man. Ten biedny Renekton musi iść supportować. Pewnie tyle będzie z supportowania, że po prostu będę miał 0 minionków. Będzie support Varus, nie? Ej, w sumie support Varus, ult. A generalnie co się maksuje na Varusie? Z tego co wiem, jako pierwszy trzeba maksować E, potem Q, a potem W. E dla slowa. Zaczniemy sobie nawet z E. Nieważne, właśnie każdego Varusa, który widziałem, nawet jak gra nim na midzie, to maksuje E. Także myślę, że coś w tym jest mądrego. Będziemy grać też przeciwko Varusowi, bo wszyscy się... O, Varus w rotacji. Muszę nim zagrać. Szkoda, że oni mają Thresha, takiego trochę bardziej supporta. No, okej. Okay. On zaczął z butami. Także będziemy mieli po wardzie jednym. Zobaczymy, komu to lepiej pójdzie. Oho. Chodź, panie minion. Aj, dostaję od tego Thresha. Biją mnie. No jak Renekton będzie moim supportem, który będzie po prostu kampić się w krzakach, no to niedobrze. Z czym zaczął ich Varus? A, tak samo jak ja. Nauciu. Boli ten haras. Zobaczcie, no już mi zabrał. Po prostu na 3 hity tyle. Raz na jakiś czas jak taki demon przywali, to nie fajnie. Renekton w sumie pod supporta, no nie wiem, czy to ma jakiś sens. W sumie można supportować niestandardowymi pikami. To chodzi o to, że trzeba zadać sobie pytanie. Czy moja postać będzie robiła coś, nie mając w ogóle farmy? O, no i właśnie. Thresh na przykład ma tutaj wszystkie skille supportowe, a Renekton będzie miał nadal tego stuna. No i coś więcej. Praktycznie z Q nic nie będzie robił wtedy. Mało. Będzie mógł się zlife stealować. Ulti będzie miał na pewno przydatne, bo będzie trochę bardziej tankowaty. No i to by było chyba na tyle. A, dobra, chciałem zawsze z tego przywalić. Ale nie miałem Varusa. Farmiłbyś to, Renekton. O nie, dostanę Eroa. Biją mnie. No niestety, ale Renekton, jak widzicie, tutaj prawie nic nie robi. No, a ten Thresh mnie jakoś tutaj obija, nie? O, jest jakaś akcja. Dawaj, bijemy First Blooda. Dobra, ja już muszę tutaj się wycofać. Mogę bardzo łatwo paść. No, panie Renekton, bardzo ładnie tutaj wyszło ci. Wypił sobie tutaj jeszcze czerwoną potkę, nie? I ładnie przywalił. No, Renekton w każdym razie ma przynajmniej damage w early, więc przynajmniej tyle z tego super supporta wyszło. O, ładnie. Aj, mógł mi to zostawić, byłoby naprawdę miło. Aczkolwiek niech on sobie zgarnie kille, nie? Przynajmniej tyle. Bo ja przynajmniej mam tą farmę. Jakoś ja sobie tutaj poradzę. Będę się, wiecie, farmił, a Renekton będzie miał trochę tego z... trochę golda z killi. Ale 17-19, no mam trochę mniej tego. Renekton ma 4. No mamy mniej więcej tyle samo. Dobra, teraz sobie możemy pójść w Vampiric Scepter.
I coś do picia. Dokupimy sobie. No, także całkiem spoko. Co nie mają w dżungli? Woli misia. A, i Jack zaczął z Doranem. Okej. Okay. A, Varus... Nie, Varus dostał jakiegoś DC-ka czy coś. On coś zresetował. Ale w każdym razie widzieliście, że on nie dostał DC teraz. Jak się biliśmy. Po prostu wyszedł. Może, nie wiem, dostał Alt F4, bo dostał stun na Renekton i puff. Renekton jest naprawdę mocny w Early. Zazwyczaj... Właśnie nie mam Renektona. Zazwyczaj grałem sobie Riven, bo uważałem, że to jest lepsza wersja Renektona. Ale teraz Riven dostała takiego nerfa nieładnego troszeczkę. Więc teraz, no, Renekton naprawdę spoko. Teraz właśnie każdy AD caster, każdy adek dostał takiego buffa i potem nerfa. Talon, pamiętacie? No, dostał nerfa. Kha'Zix dostał nerfa, dostał. O, idę mu pomóc tutaj. Dobra. No i teraz właśnie wszystko podostawało nerfa, ale Renekton trzyma się dobrze, bez żadnych nerfów, więc nadal jest tutaj teraz bardzo strong. Ale Renektona jakoś tak nigdy nie miałem okazji kupić i jakoś tak wyszło. Oho, Szywana gank. O, Szywana ma szósty. Spoko, spoko. No, Szywana jest szybkim jugglerem, to nie ma co się dziwić, nie? Ale oni mają chyba tutaj warda, mają warda, bo mają thresha. No dobre, dobre wszystko, nie? Panie Varus. Rynek to spoko jest, bo wyjdzie raz na jakiś czas, walnie jakieś kile, nie? Dobra, tutaj trzeba poczekać, aż latarnia im się skończy. Dobra, i Szywana, możesz tutaj coś wbijać. Fajnie, jakbym wbił szósty. No, a czemu ona nie wlazła na smoku? Ej! Ja tutaj liczyłem na smoka. Niewiele mi brakuje do szóstego, no. Bo wtedy to byłby free kill praktycznie. A, coś idzie. Nie, Lux jest na midzie cały czas. Dobra, spoko. Ale mam słabą farmę, przez to nie wiadomo, przez to, że nie wiadomo, co się dzieje. Oho. No i dobra. Niech sobie tam harasuje Renekton, ile może. Dobra, jest ultima. No, to macie panowie przewalone troszeczkę. Przecież... Aj, woli miś. Gdyby nie woli miś, nie? To po prostu bym miał tutaj free fragi. Wiem, że idzie woli miś. Kurczę, jakbyśmy mieli jakąś CV-kę, cokolwiek, nie? Bo teraz po prostu oni są free fragami. Bo już jestem ich w stanie rozwalić. Ale woli miś się kampi, jak widzicie. Wiem, że on tam jest, ale on sam nic tam nam nie zrobi. Trzymam się na bezpieczną odległość od Varusa i jest spoko. On może nas counter junglować za to, więc walnę mu to. Chyba nas counter jungluje. Dawaj tutaj. Jest i misio. Gdzie on jest? Gdzie on się podział? A on odpalił ghosta. Uhuhu. Ani żadnego śladu po nim. Ja nie wiedziałem, gdzie on się, w ogóle się, nie wiem, zniknął ten Volibear. No ale dobra, spoko. Zużył ghosta, nie, także jest spoko. A dobra. Także ja bym chciał tutaj troszeczkę pofarmić więcej, oho. Varus jest dobry w lejcie, on ma naprawdę dobre takie early ma w sumie średniawy, nie? Ale lejta ma naprawdę świetnego, moim zdaniem. Okej. Okay. Teraz trzeba pamiętać, żeby strącić ładnie to W. Czyli to polega na tym. Walimy kilka autoataków, pojawiają się te staki. Trzeba je zestrzelić z jakiegoś spela. Na przykład z E, na przykład z Q. Getting award. Aha, okej. Okay. Muszę tutaj uważać, bo będę sam na bocie. Dosyć hardkorowo. Dobra. Oj, ta farma to idzie jak krew z nosa. O, chodź, stary, co ty sobie myślałeś? Aj, chciałbym jakiegoś killa dostać, panie Renekton, no. No ale dobra, no niech sobie ma. Przynajmniej tyle. Wiecie co, ja sobie tutaj zostanę, poczekam na BF Sworda.
Teraz będę mógł chyba sobie spokojnie pofarmić nawet. Bo nie będzie wkurzającego Thresha ani Renektona, który będzie chciał zrobić jakąś hardkorową akcję. A brakuje mi 200 golda. Coś tutaj Szybana chce zrobić jakąś hardkorową akcję kolejną. W sumie to mogłem nie marnować tego ulta. Ale nic się wielkiego nie stało oczywiście. To jest właśnie fajne jest to E. Puf. Naprawdę można szybko to zlashitować wszystko. O, ale nie wziąłem dużego kanon miniona. Geniusz. Nie no, nie mogę się wrócić teraz. Dobra, idzie Renekton. Mój ulubieniec. Dobra, ja cofam. Nie mam many, nie mam ultimy, także mogę sobie wreszcie wrócić. O, ale idzie nam w sumie spoko, 4-2. Renekton ma 3 kile. Także przynajmniej z tego, nie? Dostaję za zabijanie. Także jest całkiem spoko. Kupimy sobie teraz Bev's Warda. Mogłem kupić Warda, ale w sumie już postawił Renekton. Renekton w ogóle hardkorowy chłopak. Tylko on ma 6 level, on jest trochę w plecy. Wow, fajny grab. To było na tyle. Mordekaiser się nie nadaje na solo topa chyba. Dobra, już tam idę. Varus ma ulta, nie? Także ostrożnie Renekton. Ale Renekton też ma ulta. O, ich tutaj misiaczek nie ma many, więc spoko. Tutaj, no co on sobie myśli, nie? Dobrze, ucieknie sobie Renekton. No, ładnie to nam wyszło. Wow, Renekton jeszcze sfarmił tą falę, no dobra. Varus ma fajną pasywkę, dostaje attack speed. Zamieniona też dostaje trochę, no także spoko. No i dobra, bierzemy tą wieżę, nie ma co się też tak zabawiać, nie? Zaunieliśmy bota. Idzie woli miś, ale nie wiem co on zrobi. No i ładnie. Ładnie. Warto maksować naprawdę to E. Robi spoko damage. Ma przelicznik od AD. Większy slow. Redukuje leczenie. To też jest ważne. Szczególnie na woli misia. Naprawdę bardzo fajny ten spell jest. No i dobra. Mamy już hajs na Bloodthirstera. Na Varusie. Myślę, że na takiej postaci jak Varus obowiązkowy jest Bloodthirster. Infinity jako pierwszy item nie bardzo moim zdaniem. On potrzebuje sustaina. Na takich postaciach trzeba jednak mieć taki sustain, żeby się bić. Wow. Wow, Renekton. Hardkorowe akcje. Ciąg dalszy. Naznaczam kilka staków i puf, E. Elegancko mogę sobie zrobić tutaj właśnie golemki. Pyk. Dziękuję. O, tutaj jestem teraz na 3, to niedobrze. No, bardzo niedobrze. Wow. Wow, rzucają Varusem. Biedny Varus. No, to było niefajne. Po prostu mnie rozpuścili. No, ten Bloodthirster się przydał, nie? No nie, no, niedobrze. Mogłem tam niby nie wychodzić, ale byśmy stracili wieżę, a tak to straciliśmy i wieżę, i fraga. Więc też tak czy siak niedobrze. No, ale nie da się za bardzo zrobić nic w takich akcjach. No i słabo, bo wygraliśmy bota zdecydowanie, a po prostu tak, o tak sobie straciliśmy wieżyczkę, więc trochę słabo. O, ale dobra. Damy radę. Tak czy siak, ognimy. Tylko Mordekaiser. Właśnie tacy ludzie, którzy się właśnie najwięcej kłócą, najwięcej płaczą, zazwyczaj przegrywają gry. No, ale dobra. O, nie no, nie sfarbiłem tego. Fajnie jakby Renekton kupił tylko Sidestone'a. I to by było na tyle z jego supportowych itemów i to by wystarczyło.
A, tak jest SS bot. Jakby co? Renekton może już sobie w ogóle stąd iść, nie? Bo ja go tutaj nie potrzebuję. Ja sobie pofarmię troszeczkę na bocie. Muszę nastakować trochę Bloodfistera po prostu, nie? Ale zwaliłem z tą akcją, że zostałem pod tym turetem. Jeszcze mnie te trafiły, te łopy ze wszystkiego. No i tak się farmi Warusem, elegancko, szybko. Pięknie, podoba mi się. Mogłem jeszcze kupić sobie Dolan Blade'a. O, ten Warus idzie w Static Shiva. No na pierwszy item nie bardzo, moim zdaniem. Chociaż ten atak speed na Warusie też jest całkiem przyjemny, więc... źle nie będzie miał. A, boom, headshot. No, zobaczcie jak obita jest Lux już, nie? W ogóle tam są jakieś hardkorowe akcje, ja bym tam polazł, ale... no, nie wiem. A, dobry. Ale widziałem, że ona tam idzie, nie? Tylko za szybko, za wcześnie to wypuściłem. Co oni tam slejują w ogóle? Zobaczcie, turret! A, co te hardkorowe chłopaki robią, nie? Dawaj, panie ryba. No, ryba ładnie dobiła. Sam bym nie zabił, więc tutaj nie mam nic za złe, wiadomo. No i bierzemy wieżę, kończymy to w ogóle, nie? 16 minuta. Ciskamy nubów. Także... niestandardowe piki, niestandardowa gra, a zobaczcie jak tutaj z Renektonem, no fajnie wyszło. Fajnie się farmi na to, ku epów, nie ma fali minionków. Dobra, teraz mam trochę hajsu. Także idziemy na zakupy. Tylko oni mają Jaxika, u Jaxik mnie będzie bolał w lejcie, na pewno. Będzie na mnie skakał. Nie fajnie, Lux może mnie zburstować. Będę musiał być jakoś się kampić po prostu. Na Warusa możemy sobie złożyć to, co składa właśnie ten ich Warus. Tylko myślę, że jako pierwszy item to nie bardzo. Jako drugi to spoko. Ale wiecie co, złóżmy pierw może budki. Złóżmy pierw budki, myślę, to będzie mądre. I teraz możemy złożyć to. No oczywiście się nafarmimy z tym dziadostwem. Bo to daje dwa... a nie... tak, dwa za killa. I trzy tak pasywnie. O, tutaj idzie sparmić też szybanka. No dobra, to ja idę, lecę na mida. Zobaczcie, tutaj chodzi o AD głównie, nie? Zobaczcie, jaką mam przewagę nad ich Warusem. Mam prawie dwa razy więcej AD. Także jest kosmiczna różnica. Wow. Zjeżdżać mi stąd, nie? Ale na top pada. Zobaczcie, znowu z Afriko top leci. O, Renekton. Dobra, biję co mogę, najlepiej w Lux. Nic z tego. Ale zabiłem tego typka. Kurczę, tylko przeżyła Lux na naprawdę low HP. Szkoda, że przeżyła. Ale dobra. Ja też przeżyłem i mam jednego killa, mam jakąś asystę. Fajnie ten ult mój teraz zadziałał. Tylko szkoda, że kurczę... gramy tego normal, że przeciwnicy też mają Warusa, no. Nigdy się nie widuje Warusów, puf, Warus. No ale dobra, rotacja. Rankeda nie mogę nim zagrać przecież, bo po prostu go nie mam. A teraz wiecie, nie można grać postaciami z rotacji na rankedach, trzeba ją mieć. W sumie to dobrze, bo kiedyś się właśnie chodziło z jakimś, pierwszy raz coś tam, przetestuję go, nie? Często się spotykało takich ziomków. SS mid, okej. Ja bym sobie sfarmił to i będę miał, chociaż... no, chociaż ryzykownie. Myślicie, że zabiję tego typa? Wypiję sobie potka i biję w niego. Dobra, skampi się tutaj. Cicho. On nie będzie wiedział, co się dzieje. Obliczone wszystko, madafaka! Fuck! No nie, to nie było słodkie. Ale dostałem. Kurczę, nie fajnie. Ale tak po prostu chwila radości, nie? I tutaj puf, ultilux. No, jeszcze padł. Ignite chyba, nie? Ach, ta Lux. Myślałem, że jest spokojnie na midzie, spokojnie. Nie no,
Zresztą, no kto przewidzi coś takiego, że po prostu bijesz się na bocie tutaj na samym, wiecie, na samej tutaj granicy, na samym takim rogu tutaj mapy. Dosłownie byliśmy na totalnym rogu mapy. Kto się tutaj spodziewa Ultilux, to ja nie wiem. Mech. A tak ładnie mi wyszło, no. Nie, nie podoba mi się to wszystko. Szybana mogłaby zostawić tego bota. Bo brakuje mi 50 golda. Ja bym chętnie sobie złożył tego statika i wrócę się. Wow, Mordekaiser! Co robił tam Mordekaiser? Nie mam pojęcia. Zygmunt Heiser, Mordekaiser. Okej, okay, elegancko. Kuł już fajnie bije, bo po 500. Z maksymalnego zasięgu oczywiście. Ciężko walnąć z tego. Dobra, mamy static Shiva. To jest na Warusie fajny item. Niewiele robi, ale to jest najważniejszy w tym slow. On potrzebuje mieć. Tak samo na Kogim warto maksować E jako pierwsze. Albo W. Ja osobiście maksuję W, potem drugie E. Wow, jakiś teamfight. Już biegnę. Ale nie wiem, co oni zrobią tam beze mnie. Chyba wszyscy popadali, mam takie dziwne wrażenie. Ale zabiłem Walimisia! Ale oni mnie zabiją! Dobrze, że mam static Shiva. Nie! Dostałem. Ale ciężko było to unikać, bo zaraz bym z czegoś dostał. Oj, ten Mordekaiser, nie? Ej, ja miałem tarczę, chyba zapomniałem użyć tarczy. Wow. Ale chyba tarcza by mnie nie uratowała. Chociaż może by mnie uratowała. No, możliwe, żeby mnie uratowała. Ale potem bym dostał z czegoś innego też, nie? Zaraz by poleciała kulka od Lux, także... Oj, ten Mordekaiser jest fatalny chyba. 0-5-3 i wielka wojna. Memid. Nie lubię strasznie takich ludzi. Nie lubię jakiejś wojny właśnie o pozycję mech. To jest nic fajnego. Tak, możemy tam lecieć. Szkoda, że oni w ogóle zainicjowali teamfight beze mnie. O, trochę słabo. Renekton mógłby się budować pod tanka, skoro był takim bardziej supportem. Teraz w ogóle czuć, jak Lux kosmicznie bije. Why always start 3-5? Dokładnie mam to samo pytanie. No i GG. Dobra, mogę bić tylko Walimisia, nie? Bo jestem... Ja tutaj się kampię. Dobra, tego typa raczej nie zesnajpimy już. Surrender. Pewnie kto A coś tam, to jest Shyvana. Shyvana zrobiła się mad. Ja mam red buffa, moglibyśmy go chase'ować nawet. Chociaż on jest tankowaty trochę. Tak, dawajcie smoka. Musimy jakoś wrócić do tej gry, bo teraz zaczęliśmy trochę dostać po pupie. Więc ten smok na pewno nam pomoże, o ile jest jeszcze. Jest, dobrze. Także spoko. Tutaj ładnie właśnie trzeba pamiętać, żeby używać tego... zdejmować te staki z W, bo one naprawdę biją procentowy damage. Dobra, ja się tutaj zrekaluję. W dużo bije w lejcie po prostu, więc procentowy damage warto rozwijać ostatni, chyba że u Koga, nie? Bo u Koga daje to zasięg, więc to jest u niego najważniejsze. Dobra, teraz pójdziemy sobie w wielki mieczyk, big fucking sword. I dobra, przeczytajmy, co robi dokładniej W. Tam dodatkowy, nie? 14 za każde uderzenie, ale tu bardziej chodzi o procenty. No i jeśli jakaś właśnie umiejętność zdetonuje, to robi fajny damage. Wow, po prostu padnie. Dobra, ja mu tutaj rzucę tego snera. Próbuję bić tego Jaxa, bo ten Jax jest przewalony. Oho, po prostu, puf. Nie miałem tarczy, nie? A złapała mnie. Aj, ta strasznie boli Lux. Kurczę. Zobaczcie, jak boli Lux, zobaczcie, jakie ma itemki. Nie? O, ten Thresh nie wiem, co teraz zrobił. Jakaś hardkorowa akcja ze strony Thresha. No i zobaczcie, Mordekaiser, wielki powrót. Ale Lux, zobaczcie, no po prostu ma jedną maskę, kieliszek i to wszystko.
A robi naprawdę kosmiczny damage. 657, 300, 300. Wow. Naprawdę, z tego nie walnęła razem za ile? 700? No dostałem po prostu bursta. Po prostu kosmiczny burst poleciał w moją stronę. Dlatego złożę teraz Infinity i idę od razu w Wormoga, chrzanić się. W sumie, można też pójść na, jeśli gramy AD Carry, można pójść na, we Frozen Maleta. To nie jest zły zakup, ale przeciwko postaciom, które można kajtować. Woli mi się można kajtować, Jaxa ciężko. I Lux. Lux ma bursta. Frozen Malet mi nie da za dużo, jeśli chodzi o walkę z Lux, także... Ja tutaj sobie pójdę jednak w tego, w Wormoga. No i ten Mordekaiser, Zygmunt Heiser, co ty robisz? Dawaj, miniony, rybo. Ktoś chce blue buffa? Ryba? Nie ryba? Nie wiem, zrobię. Najwyżej damy mu. Ile teraz będzie robić? 35? 3,5. No dobra, fajne. Nie wiem, ryba nie prosi o blue buffa, także sobie wezmę. Okej. Dobra, no właśnie, zgrupujmy się, wszystko pięknie, cudnie. A, dobra, nie ma Zygmunta, czyli Mordekaisera, Heisera, więc kupię sobie jeszcze Killoff, żeby tutaj Stone'a nakopać. Dobra, i lecę na mida. Oj, dobrze nam szło, ale jakoś team zaczął inicjować jakieś dziwne walki. Jakieś za szybko, nie wiem co się dzieje, tak mech. Mógłbym kupić w sumie Magic Resisty, tak jak mój team. Ale ja się zdecyduję... Aha, Varus jakaś... Okej. Varus idzie na Execute'a chyba. To nie... Nie dzisiaj, stary. Dobrze, bo dał wszystkim killej... No dobra, Fizzowi nie dał asystę, ale... Zwalił. Oj, przydałby się nam jakiś ward na Baronie. Przydałby mi się red buff. No, na Varus potrzebuje red buffa zdecydowanie. Dlatego też nie idę we Frozen Maleta, bo liczę na mojego red buffa. A mogę się nie doliczyć. O, ryba, to było zbyt ryzykowne pójść w coś takiego. No i niepotrzebnie też zużyłem sam tego teraz ulta, nie? Oho. Zaraz pójdzie ulti od Lux. Dobra, uniknąłem tego ulti, także wyszło spoko moim zdaniem. Dobra, jeszcze biję z zasięgu ile mogę. Dobrze. Jazda. Dociskać. Dobrze. Elegancja Francja. Szkoda, że nie wzięliśmy tej wieżyczki. Wszyscy wycofać się, bo idzie przeciwny Varus. Wszyscy się boją przeciwnego Varusa, to tylko jeden Varus, nie? Ja go jestem w stanie rozwalić. No dobra, jak mi każą wycofać się, to wycofam. Bo mam na Infinity. Ha, ha, ha. Pieniążki. Fajnie, jakby ktoś postawił warda. O, jest szywanka, bo ona ma tą latarnię, nie? Także spoko. W ogóle na szywanie teraz jest Blade of the Renant King, nie? Po prostu wszędzie jest ten itemek teraz. Jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry, także... No ale na szywankę... No, ja bym jej złożył trochę HP-ków jednak. Ciekawe, co teraz ich Varus kupi. Puf. Dziękuję, dobranoc. O, dawaj mi red buffa. Potrzebuję tego red buffa teraz bardziej. Normalna szywana poszłaby w Frozen Maleta. I nie potrzebowałaby tego red buffa. No ale ja go potrzebuję bardziej jednak. Oj, ten Jax będzie mnie tak boleć. Ciężkie życie, Decker, musisz się przed wszystkim kampić tutaj. Wszyscy chcą cię zabić w ogóle. A no, nic fajnego, nic miłego. Oni wardują. Przez chwilę myślałem, że jestem bardziej tankowato trzywany, no ale dobra. Ona ma jednak resy, ale jeśli chodzi o HP-ki, to porównywalnie prawie. Mam różnicę 300 HP, nie?
O, co ten, co on tam robił? Co on tam robił? No po prostu geniusz. Ale co teraz ty, Fiziu, tam zrobisz, nie? Wow, to było na tyle z mojej pomocy. Dobra, no Zygmunt! Jaki typ, nie? To jest najlepsza pomoc po prostu wszechświata, jakie można odzyskać od teamu. Zygmunt, nie. Zamiast bić tam, zeslowować, zultować, mieli się bić. Mielibyśmy spokojnie szansę ich rozwalić. To Zygmunt stwierdził, nie. Mordekaiser jest numero uno. I zamiast tego teamfighta zrobić tutaj ze mną, żebym ja trochę pobił, to... Wyszło jak wyszło. Fajna jest teraz Lux, naprawdę. Ona ma tyle utility. Zobaczcie, co chwila tarcza, jakiś snare, jakiś slow, totalny burst ulti. No i chyba ty tutaj nie bądź takim hardcorem. No, także GG. No, prawdziwy geniusz mi się trafił. A, dobra. Potrzebuję tego Warmoga. Jak najszybciej. Straciłem jeszcze red buffa, mech. Mam fatalną farmę, wiem o tym, ale to jest trochę niestandardowa gra. Renekton. Nie, ja ci nie pomogę. Wow, coś nie odpaliło mi się to. No i zobaczcie, ta ryba nadal soluje to. A Renekton, zobaczcie, zabiorę blue buffa. Dobra, oni już sobie zrobili to. No ale dobra, jestem bardziej nafidowany. Właśnie, to jest ważne. Jak zobaczyć, kiedy jesteście dobrym AD carry, że jesteście nafidowani? Po prostu macie więcej niż przeciwne AD carry. A w moim przypadku to się sprawdza, bo mam po prostu już gotowe Infinity. On jest do tyłu, ale mamy prawie ten sam build, nie? Nie wiem, czy to ryba, chcesz tego blue buffa, to weź sobie. Mógłbyś mi zostać małe, ale nie, dzięki. Dla mnie blue buff będzie użyteczny, ale jak Fizz chce, to nie ma problemu. Dobra, dobra, dobra. No, ja bym tam nie szedł. Trochę ryzykownie. Oj, boli, że nie ma wardów. O, rynek tam wreszcie coś kupił, dobrze. No, oni już tam idą. No, moje tanki są tak tankowate, że po prostu głowa boli. Dobra, ja idę zatrzymać tego Varusa. No, potrzebujemy tam wardów jak najbardziej. Ha! Wow, 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 wow. Lol, nope. Ostrożnie. Dobra, my tu potrzebujemy Zygmunta, moim zdaniem. Co? Ale nie! Czemu? Czemu oni zaczynają kolejną bitwę jakąś? Ej, dostałem, kurde, tutaj Jaxem po łbie. Dobra, próbuję bić tego Jaxa, bo on najbardziej boli mnie. A on jest najbardziej wysunięty. No dawajcie ich, dawajcie ich. No dawajcie moją pętę, nie? Dziękuję, dobranoc. To był dziwny śmiech, wiem o tym. Ale jest pęta, Kir, Varus. Dobrze, dobrze, dobrze. Podobało mi się to. Wow, no i mamy na Warmoga, hell yeah. Jedyny ocalały, haha, mogę to spuszczać w sumie, nie? Tylko trzeba uważać, this stupid team, nobody, focus AD, carry. Wiesz co? Ja byłem pod wieżą, więc ciężko im było mnie sfokusować. Ja się trzymałem na odległość, właśnie to jest moc Varusa. Jestem w stanie się trzymać na odległość. Także jest spoko. Dobra, już tam nie będę pushować, nie? Chociaż mogłem wziąć tą wieżę, kurde, geniusz ze mnie strategiczny. Ale dobra, za bardzo się rozgadałem i cieszę się pętą. Okej, okay, także mamy już prawie full builda. Teraz potrzebujemy armora, bo zobaczcie, no armor, armor, wszyscy armor, a hardkorowy. Dlatego potrzebuję jak najszybciej Lost Whispera. O, dajcie mi tego red buffika. Teraz dostanę taki hardkorowy focus.
No, nawet nie musiałem używać żadnych summoner spelli, po prostu spoko, spoko. Ale nie, nie dostaniesz red buffa, bo ja jestem przywołana. Proszę. O, nawet mi chyba go oddała. Tak naprawdę zrobiłaby go sama, gdyby nie podszedł i nie zaczął w niego strzelać. Ale dobrze, dobrze. Możemy wyskoczyć na tego Jacksika, tylko ja nie idę pierwszy oczywiście. Tutaj ofensywny flash, nie? Dobrze, dobrze. No, Szywana, jakbyś miała Frozen Maleta. Ale nie. O, man, coś ty narobiła. Oj, kobieto, kobieto. O, hardcore'owo, hardcore'owo. Dawajcie moją drugą pętę. Dobra, jak chcę kolejną pętę, byłoby tak śmiesznie. O, man, uciekła mi, nie? A ja chciałem jeszcze jedną pętę, bo już miałem Lux, potem bym zabił Varusa i może jakoś, nie no, też bym mi nie dał pęty. Ale byłoby słodziutko. Potrzebuję jak najszybciej tego Last Whispera, bo jednak trochę są zbyt tankowaci, dużo mają tego armora. Dobra, tutaj się nie będę pchał za bardzo. No, dzięki. Ile do Last Whispera? 50 golda, musicie mi zostawić to. Dobra. Jest Last Whisper, także teraz będzie full moc. Jeszcze potem sobie kupimy jakieś tam czerwone poty. Niebieska pota też się przyda na cooldowny na Varusie, oczywiście. Ale to potem, potem. I Oracle'a też kupię. Bo jeszcze się spokojnie sfiduję, jeszcze buciki ulepszyć. A, ty jeszcze tyle zakupów, nie? Spokojnie, jeszcze dużo wydam tutaj hajsu. Buciki ulepszone na pewno mi się przydadzą. To nie ma takiej możliwości, żeby się nie przydały. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy tutaj, zobaczcie. Trochę się... Każdy jest gdzie indziej, nie? A dobra, mniej więcej tutaj już ten. Ja nie mogę być pierwszy, bo Jax po prostu mnie może rozwalić szybciutko. Oho. Dobra, dobra ryba. O nie, dobry ult. Dobra, tutaj nie żyjesz, koleżko. Dobrze. Dajemy dalej, dajemy dalej. No, come on, come on. O, dostał woli mi. Ha. Baron? Zabiliśmy przeciwnego AD Carry, tylko ja nie mam ulta niestety już. A, oni chcą zrobić pułapkę. No, nie lubię robić takich pułapek, szczególnie, że przeciwnicy mogą postawić... Lux może walnąć E, nie? O, zobaczcie, tak jak teraz. O, ale fokus dostałem hardcore, nie? No ale dobra. Teraz biję co mogę, ale jestem w dupie. Dobra, spróbuję tą Lux. Po prostu padł. Dobra, ja tam dalej nie idę. Ja nie mam żadnych tarczy, żadnych nic. No, cofnijcie już tam. Wyszło całkiem spoko, bo... 4 za rybę. Moim zdaniem dobry deal. 4 za jednego łososia. Ho, 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 ho. Moc Wormoga, nie? Nie tym razem, skarbie. Blondyno. Blondyno, ale ma mało AP już, nie? 342 w 40 minucie. Po prostu nie ma... Ona idzie w takie trochę bardziej defensywnej itemki. Utility, nie? Żeby mieć tutaj zonie. Tego medza ja też jakoś późno złożyła. Dobra. Ja sobie ulepszę pierw buty. Tylko które bym chciał? Które są dobre? O, nie te, nie te. Tylko te, które atakujesz... Jakie to są? Furrier. Tak, te chcę. I kupię sobie dwa potki. Później kupię Oracle. Te buciki mi się przydadzą na pewno, bo... Na dekery one są chyba w sumie najlepsze. Zobaczcie, ma 69 AP. Albo jest Mordekaiser, Zygmunheiser koło mnie. Jakieś fajniejsze przeliczniki mam na W? 17. I 1%. Ej, no to... Zawsze 1% się przyda. O, i ulti. 1-0 przelicznik. To ładny przelicznik ma nawet. Kiedyś widziałem właśnie, parę osób grało Varusem pod AP.
Dobra, fajnie jakbyśmy tutaj zaczęli jakiś teamfight, ale nie, bo jesteśmy we trójkę. Szybana musi wziąć wilczki. Spoko, a Renekton robi jakieś... Renekton jest Renektonem. Dobra, ja bym sobie wziął to blue chętnie. Aj, red buff by mi się przydał, ale daleko tam jest do red buffa. Nie chce mi się tam iść. No i znowu, nie. O, man, poszła już ryba, to musisz go zabić. Dobrze, że mnie nie biją. No dawajcie, dawajcie, wbijajcie tam, Gamonie. Dobrze, bijemy, bijemy, bijemy. Legendary, bitches. O. GG, well played, no. Dobra, tam chyba dobijecie, no. Tak, możemy cisnąć Barona. A, nie ma red buffa, szkoda. Bad game. Co oni dają, surrender? Ja chcę jeszcze jedną pętę. Nowy botlane. Dlaczego? Nie grali chyba aż tak fatalnie. Zobaczcie, co oni robią. No to są prawdziwe ziemniory. No, surrender poszedł. Dobra, także GG. Report, please. O, śmieszna była gra. Victory, hell yeah. Także dzięki za uwagę. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Zagrajmy w League of Legends. Cześć, trzymajcie się, ludziska.